Państwo, bardzo gorąco witamy tych, których nie mieliśmy okazji jeszcze powitać na zimowej odmianie warckiego rynku, czyli jabłkowy w Warce. Po raz pierwszy zimowa odmiana warckiego rynku przerobiona na dwudniowe spotkanie, świąteczne spotkanie. A jak mam nadzieję Państwo widzicie, niezwykle miłe spotkanie przedświąteczne. Szanowni Państwo, dzisiaj kilka atrakcji dla tych, którzy odwiedzą warecki rynek. Po pierwsze, świąteczna gospoda, czyli jarmark kół gospodyń wiejskich. Mamy 4 koła gospodyń wiejskich. Koło gospodyń wiejskich z Bączy, z Dębnowoli, z Olszewa oraz z Lewiczyny. 4 koła gospodyń wiejskich, które serwują przepiękne, przesmaczne produkty na swoich stoiskach. Zachęcamy, żebyście odwiedzali te stoiska i zagłosowali na najlepsze koło gospody. Można to zrobić, podchodząc do stoiska Jabłek Grójeckich, czyli środkowe stoisko w namiocie, i tam na karteczce należy wpisać nazwę miejscowości, z której pochodzi koło gospodyń wiejskich, na które chcecie oddać swój piwaj. Główna nagroda to 1000 zł dla koła gospodyń wiejskich, wybudowane przez starostę powiatu grójeckiego. Zachęcamy do odwiedzania naszych kół gospodyń wiejskich w naszej świątecznej gospodzie i do głosowania. Ponadto, szanowni Państwo, dzisiaj powiatowy jarmark rekodzielniczy, czyli inicjatywa, która jest kontynuacją letnich spotkań naszych z rekodzielnictwem, która działa na terenie powiatu grójeckiego. Mamy kilka stoisk w namiocie. Pięć stoisk, które są tuż obok pomnika Hetmana Stefana Czartoryskiego, czyli po drugiej stronie naszego świątecznego ogródeczka. Szanowni Państwo, zachęcamy, żeby piec jabłka, najlepsze nasze grójecko-woleckie jabłka. Zachęcamy tutaj, żeby degustować, próbować jabłkowy chmielony na ciepło. To jest specjalny napój, który przygotowało Stowarzyszenie Sady Grójeckie, czyli stowarzyszenie, które zajmuje się marką jabłka grójeckiego. Specjalny napój jabłkowy chmielony dzisiaj w wersji na ciepło z dodatkami. Specjalnie. To jest bezalkoholowy napój, więc tym bardziej zachęcamy do tego, żeby spróbować osoby niepełnoletnie, bądź też kierowców. Gorąco zachęcam. Natomiast jeżeli ktoś chciałby coś troszeczkę procentowego, to jest też taka okazja od strony ratusza. Wspólne o godzinie 13. Najpierw sekcja wokalna Dworku na Długiej, następnie laureaci Mini Warka Music Show. Godzina 16. Wspólne zapalenie gwiazdy na Waleckiej Choince. I tuż po zapaleniu gwiazdy koncert świąteczny Miejskiej Orkiestry Moderato na scenie, na przepięknej scenie z tym dużym, fantastycznym napisem Zimowa Odmiana. Są na żywym podkładzie. Środek jest zrobiony ze słomy, także święta są bardzo. Teraz ta impreza odbywa się nie tylko w z konfiturą z jabłek, z cynamonem, z kardamonem. Herbatę zimową z imbirem, z sokiem z malin i z cytryną, pierogi, takie wigilijne z kapustą i grzybami leśnymi, smażone na oleju tym rzepakowym na zimno tłoczonym. I po ile te pierogi? Krokiety. Pierogi mamy po 15 zł, krokiety mamy po 10. Wofry po 10 zł, herbatkę po 5. Jesteśmy KGW Dębnowolanki z Dębnowoli. Dziękuję. Zapraszamy serdecznie. Markowe, serczki, marchewkowe. I w jakiej cenie? 10 zł na opakowanie. To jest jabłko nadziewane? Jabłko nadziewane kaszanką. Kaszanką, jabłko nadziewane kaszanką. Jabłko nadziewane kaszanką, tak. Smaczne? Bardzo smaczne. Bardzo polecam. I to jest koło gospodyń wiejskich z Lewiczyna na Obsasach. Stożka satynowa. Ja głównie pracuję ze stążką satynową. I jakie ceny? Choineczka 30, 50, 20, 40, 50. 20 złoty Mikołaj. Przepiękny Mikołaj. A więc jutro wielkie zakupy.